Cześć, witajcie w nowym vlogu. Ja przyszłam z pracy, wykąpałam się i jest teraz prawie 17. Nie muszę mówić, jak jest ciemno, ale słuchajcie, zapaliłam sobie choinkę, żeby u mnie też było trochę świątecznie, mimo tego, że nie nagrywam vlogmasów. Chcę zacząć może od mojej twarzy. Słuchajcie, jestem cała w kropki. Tu pewnie widzicie, bo to jest największa kropka na mojej twarzy. Natomiast cała broda, nos, ogólnie poliki, wszystko mam w kropkach. I myślę, że to jest zasługa naturalnego kremu. Ja Wam kilkakrotnie mówiłam, odpisywałam w komentarzach, jak ktoś się mnie pytał, czemu nie użyłam naturalnych kosmetyków, to mówiłam, że dlatego, że one mi po prostu nie pasują. I faktycznie zobaczcie, co się dzieje z moją twarzą. Ja nie wiem, czy mi to zejdzie, przestanę go na razie używać, bo używam go z tydzień, tak myślę. I oprócz tego, że jest dobry, pięknie nawilża, pięknie utrzymuje makijaż, wszystko to, co powiedziałam na początku się zgadza, to niestety no moja skóra na naturalne rzeczy, produkty tak właśnie reaguje. I to nie jest tak, że ja Was chcę zrazić do tego, ja tylko mówię o tym, co mi się przytrafiło, natomiast u Was wcale tak nie musi być, ale ja nie wiem, czemu tak jest, słuchajcie. Jak kupię jakiś drogeryjny, zwykły krem za 12 zł, to jest ok, a jak kupię taki lepszy, z lepszym składem, to zawsze się dzieje to samo, także mam nadzieję, że mi więcej tego nie wyskoczy, bo to nie są nawet krosty, to są takie plamy dziwne czerwone, także coś dziwnego, słuchajcie. Ale przychodzę do Was przede wszystkim z samoopalaczem. Kilka z Was pytało mnie o ten samoopalacz, jak on się sprawdza i tak dalej. Ja użyłam go, słuchajcie, 3 razy i myślę, że mogę Wam już powiedzieć, dlatego że no co tu mówić o samoopalaczu. Czy opala? Słuchajcie, opala. Po 3 razach moja ręka jest naprawdę ciemna. Fakt jest taki, że tu jest żółte światło, ale no jakby była biała, to byście na pewno zauważyli, że ona jest biała. Ja tym samoopalaczem smaruję całe ręce. Tutaj dekolt, natomiast twarz i szyję, na twarz i szyję nakładam te kropelki skoncentrowane z Dax Cosmetics, które też Wam pokazywałam w jednym z ostatnich vlogów. Natomiast ten faktycznie działa. Ja się jakoś niespecjalnie przygotowuję do nakładania samoopalacza, po prostu, bo dziewczyny robią peeling, nawilżają tą skórę i tak dalej, żeby on się ładnie rozsmarował. Ja nic nie robię. Ja, słuchajcie, po prostu się kąpię, wychodzę spod prysznica i używam tego samoopalacza. 2 razy w tygodniu, tak średnio. I tą opaleniznę, słuchajcie, widać bardzo szybko, po jakichś 2 godzinach już widzicie, że ta ręka jest ciemniejsza. I teraz najważniejsze, bo to czy śmierdzi, bo to jest chyba takie kluczowe, jeżeli chodzi o samoopalacze, dlatego że ja Wam na początku mówiłam, że dziewczyny na YouTubie mówiły, że on nie śmierdzi, bo on jest naturalny. No niestety, śmierdzi właśnie, po tych 2 godzinach zaczyna być wyczuwalny ten taki nieprzyjemny zapach samoopalacza. Rano, wczoraj jego chyba nakładałam, przedwczoraj. Rano jak się umyłam, to słuchajcie, jeszcze w pracy gdzieś tam go czułam, natomiast już po wieczornej kąpieli oczywiście ten zapach jakby zszedł ze skóry. Ale to nie jest tak, że słuchajcie, on nie śmierdzi. No chyba każdy produkt, który ma nas opalać, no ma jakieś tam substancje, coś sobie takiego, co niestety ma nieprzyjemny zapach. To nie jest jakiś mega, słuchajcie, nie jest jakiś mega mocny zapach, smród. Także da się wytrzymać i na pewno jest to mniejszy smród niż przy zwykłych samoopalaczach, ale też jest wyczuwalny, także od razu Wam mówię. Nie wiem, co jest takiego w składzie w tych produktach. No ten jest niby naturalny w 100%, więc nie wiem, co tu jest takiego, co po prostu powoduje, że wytwarza się ten dziwny zapach, ale no to Wam mówię od razu. Produkt jest fajny, co do wydajności też nie wiem, no bo po 3 użyciach to ja akurat pod tym względem nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, także zobaczymy, jak będzie dalej, ale ja jestem zadowolona, bo mówię, nie robi smug, nic się nie dzieje, mimo tego, że ta skóra nie jest specjalnie przygotowana, to ładnie się rozsmarowuje. Tylko też musicie wziąć pod uwagę, że on jest dość gęsty. Jest na tyle gęsty, że jak weźmiecie trochę tylko, to smarujecie, smarujecie, macie całą białą rękę i trochę zajmuje to smarowanie w skórę. To nie jest tak jak przy niektórych balsamach czy tam samoopalaczach, że nałożycie troszeczkę i on się od razu jakby wtapia w tą skórę. No nie, nie. Tu musicie trochę posmarować się, nasmarować, żeby się całkowicie wchłonął, ale to są takie małe minusiki. No ładnie opala, nie robi smug, więc to są jego plusy, zalety, więc tak czy siak jestem z niego zadowolona. I ostatnia rzecz to jest tonik. Słuchajcie, skończyłam tonik. Jak się ta firma nazywa? Nie wiem. O taki. Ten z Hebe. Refreshing Facial Toner. To był jakiś chyba antyoksydacyjny. Mam też ten krem pod oczy z tej serii. Na początku Wam mówiłam, że on podrażnia. Wkurza mnie trochę ten zapach, bo on jest bardzo intensywny i taki dość ostry. Ale oczywiście przyzwyczaiłam się do niego. No jest taka cytryna, coś takiego wyczuwalne, ale taki dość, mówię, taki ostry jest ten zapach. W każdym razie, no tonik jak tonik. Efektów jakichś wielkich tutaj po zastosowaniu toniku nie widać. Natomiast jak w ogóle nie stosowałam, to moja skóra inaczej wyglądała, więc
Więc to jest mój must have, w sensie tonik, nie konkretnie ten, ale tonik. Jeśli chodzi o pielęgnację, ja muszę mieć w domu tonik. Zawsze używam rano i wieczorem na twarz, szyję i dekolt. I jako zamiennik miałam w domu taki z Deli. Ja go kupowałam w wakacje, chyba wtedy, kiedy nie kręciłam. Ja nagrałam vloga z tym tonikiem, ale chyba go nie wrzuciłam. I to jest Dermosystem, giełka tonizująca do twarzy, szyi, dekoltu, szybkie odświeżenie, ekstrakt z aloesu, alantoina. Do każdego typu cery. Tu jest cena 8,50, więc on był naprawdę tani. Kupowałam go w takim małym tutaj sklepiku u mnie. Także użyłam go kilka razy. Dzisiaj pierwszy raz, a na początku jeszcze użyłam go tam, jak go kupiłam kilka razy, żeby go sobie przetestować. To jest 150 ml i zobaczymy. No kurczę, te spraye są fajne na lato, jak jest gorąco, można się spryskać i tak w ogóle przyjemnie jest rano, jak sobie tak właśnie się ochłodzicie tym tonikiem. Natomiast teraz niekoniecznie, więc ja sobie pryskam go na wacik i masowuję w skórę. Można też na ręce, można wklepywać, jak kto tam woli i jak kto lubi. Natomiast ja na pewno po tym, bo ja tonik mam tak średnio na miesiąc, więc ja po tym na pewno kupię sobie hydrolat jakiś. Mam ochotę na różany, dawno nie miałam. Ja lubię produkty z różą, więc chyba wrócę do hydrolatu różanego. I to tyle, jeśli chodzi o wstęp tego vloga. I tak mówię 6 minut, miało być krótko. Wykąpałam się i teraz będę sobie, słuchajcie, chyba montowała jeden filmik, tak mi się wydaje. Muszę coś zjeść, może jabłko, bo tak właśnie patrzę, że mam tu jabłko, jakieś śliwki muszę zjeść, muszę jutro iść na zakupy. I nie wiem, i sobie coś pewnie obejrzę. Także polecałyście mi dwa seriale na Netflixie. Bates Hotel? Coś takiego. I Irlandczyk. I zacznę któryś chyba oglądać dzisiaj. Mam taką ochotę. Żmijowiska dalej nie oglądam, bo stwierdziłam, że może mi przejdzie, bo jestem trochę, mam taki niesmak po tych trzech odcinkach, jeżeli chodzi o tych aktorów i to, jak oni tam grają. Także nie wiem, czy najpierw przeczytam książkę, czy obejrzę dalej ten serial, zobaczymy, ale dzisiaj sobie mówię, wezmę się za jakiś serial Netflixa, a jaki to będzie, to na pewno Wam powiem w kolejnym wejściu. Cześć, witajcie w czwartek. Jest godzina 7:25, więc ja muszę zaraz wychodzić, ale chciałam się tylko z Wami przywitać i powiedzieć Wam, że od 3 dni mam gorączkę. Ja nie wiem, co się stało, ale słuchajcie, przyszłam z pracy chyba w poniedziałek albo we wtorek, teraz już nie wiem. Ja już w pracy się źle czułam i słuchajcie, okazało się, że mam gorączkę. Po prostu w nocy raz gorąco, raz zimno, zresztą teraz tak mam. Nie wiem, czy to jest jakiś wirus, bo ja tak naprawdę innych objawów nie mam, ale wiecie, jak się ma gorączkę, że człowiek się tak po prostu dziwnie czuje, tak słabo i w ogóle. Nie wiem, co jest grane. Założyłam taki gruby sweter, golf w zasadzie, bo było mi bardzo zimno przed chwilą, a teraz jest mi mega gorąco. Ja dzisiaj zamiast śniadania wypiłam sobie kakao. Powiem Wam, że to jest mega dobry sposób na to, żeby się rozgrzać, dlatego że nawet jak jest temperatura na zewnątrz na minusie, a dzisiaj jest chyba minus 2 stopnie jakoś tak, to cały czas Wam jest tak od środka gorąco, więc polecam, ja w ogóle dawno nie piłam i ostatnio kupiłam sobie w Tesco. Były z jakiejś tam firmy, już nie pamiętam, takie było napisane kakao do picia, było ciemne i normalne, jakoś tak. I ja wziąłam to normalne i słuchajcie, to jest trochę gorzkie, ale ja daję troszeczkę cukru, podgrzewam sobie mleko i jest naprawdę ekstra, po prostu ekstra. Nie robię z wodą, bo tam też jest napisane, że można z wodą, no ale ja z mlekiem piję, także od razu taka pełna też się czuję, więc śniadania na razie nie zjem, pewnie dopiero około po 8 jakoś, za dobrą godzinę pewnie, tak mi się wydaje. I jeszcze Wam coś powiem, słuchajcie, wczoraj obejrzałam pierwszy odcinek tego serialu, ja Wam źle chyba tytuł powiedziałam, nie pamiętam, co Wam powiedziałam, ale wydaje mi się, że powiedziałam Bates Hotel, a to jest Bates Motel. Oczywiście pomyliło mi się. I w tym serialu obejrzałam jeden odcinek, bo one są bardzo długie i standardowo jeden odcinek trwa ponad 40 minut i w tym serialu gra ta główna aktorka z Annabelle, między innymi z Annabelle, ta, która robiła, która widziała te różne tam, wiecie, dziwne rzeczy. Żona tego pana, co robił egzorcyzmy, o tak, przeprowadzał egzorcyzmy, także biorą, widzę, tych aktorów do tych takich dziwnych seriali, trochę takich thrillerowatych, bo to horror nie jest, taki thriller psychologiczny niby tam jest napisane. No pierwszy odcinek trochę nudny, no nic, tam w sumie nic takiego się nie wydarzyło, więc nie zachęcił mnie jakoś specjalnie do oglądania, no ale obejrzę pewnie dalej, może dzisiaj obejrzę kolejny odcinek, także zobaczymy. Także słuchajcie, ubieram się w takim razie i idę do pracy. Jeszcze chcę Wam czapę pokazać, słuchajcie, przed chwilą ją znalazłam, w ogóle wiedziałam, że ją mam, tylko nie wiedziałam gdzie i takiej niespecjalnie szukałam, dlatego że, kurde, głucha jestem w tej czapce, dlatego że nie było tak zimno, ale dzisiaj stwierdziłam, że jest taka pogoda, że chcę założyć grubszą czapkę, a poza tym mam ochotę na szarą, dlatego że mam, nie wiem czy zobaczycie, szare spodnie.
Nie, żebym komplet jakiś robiła sobie, ale jakoś tak zakładając szare spodnie, przypomniała mi się szara czapka. I zobaczcie, ona jest ekstra, ją kupowałam w zeszłym roku w Zarze. I chciałabym taki fason czapki, ona jest taka smurfowata, ale ja sobie to tutaj trochę przyklepię i ona fajnie wygląda. I chciałabym taką czapkę jeszcze beżową, albo brązową, beżową. Muszę poszukać, jak znajdę, może w tym roku w Zarze też są. Ja nawet nie patrzyłam w sumie na stronę Zary, jeśli chodzi o dodatki, więc zerknę sobie, bo przecież lada chwila są wyprzedaże, słuchajcie, także trzeba się przygotować. Proszę bardzo, słuchajcie, bataty przyprawione majerankiem, solą i pieprzem, ale pieprzu mało, bo ja nie przepadam za pieprzem. Trochę oliwy, leżą jak na defiladzie ułożone, zobaczcie, i kuleczki. No te kuleczki może nie są tak zdrowe jak bataty, kupiłam je w Lidlu jakiś czas temu i zapomniałam o nich. Dzisiaj mi się przypomniało, aż robię obiad na dzisiaj i na jutro. Może dużo, ale ja będę jadła same te bataty. Zrobię do tego sobie sos tylko z taki czosnkowy i jeden z curry. Także taki prosty, naturalny jogurt, trochę majonezu i właśnie przyprawa curry. A drugi to będzie jogurt naturalny, trochę majonezu i czosnek, sól, pieprz. Także takie jedzenie, słuchajcie. Zaraz wsadzam do piekarnika i niech się piecze. Cześć, witajcie w piątek, jakoś doszłam do piątku. Ja nie wiem, czemu wygląda, że w oknie jest tak jasno, coś tam się odbija, ale słuchajcie, nie jest jasno. Ja wam przed chwilą pokazywałam, jakie jest niebo, w ogóle jest jeszcze ciemno, także co coś tak odbija? Aż sama jestem zaskoczona. W każdym razie, jestem ciekawa, czy widzieliście haul, dlatego że przed tym vlogiem miał się pojawić, tak planowałam, haul Black Friday'owy, ale cały czas dostaję informację, że Dostawa opóźniona i ja nie wiem, czy wszystkie rzeczy przyjdą, tym bardziej, że dzisiaj jest piątek, więc podejrzewam, że może być słabo, także kurczę, nie wiem, czy w środę będziecie widzieć vlog, haul, czy wrzucę wam coś innego, czy wrzucę wam tego vloga, nie mam pojęcia, zobaczymy, jak to wyjdzie, najwyżej po prostu te filmiki przestawię kolejność i najpierw będą dwa vlogi, a potem będzie haul zakupowy, aczkolwiek chciałam tak naprzemiennie wam robić, ale widzicie, dzisiaj jest tydzień, od kiedy robiłam zakupy i nawet więcej, bo ja w czwartek zamawiałam, także wieczorem, także no niestety nie podochodziły wszystkie rzeczy. W ogóle chcę wam powiedzieć, że znowu miałam przykrą sytuację z Mango Outlet. Mango Outlet jest specyficznym sklepem, dlatego że w ogóle Mango jest specyficzne. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja na przykład w Mango totalnie nie mogę dobrać rozmiaru. Jak kupuję coś online, zawsze mi nie pasuje, ponieważ spodnie raz muszę mieć 40, ja noszę 38. Czasami mam 38, czasami 36 jest za duże i tam jest bardzo ciężko trafić. Czasami są za długie, czasami są za krótkie. I niestety jest tak, że w Mango Outlet oni mają różne dziwne spodnie, które mi się bardzo podobają. Bo jak wiecie, ja z racji tego, że chodzę tak raczej ubrana, no takie wiecie, ani nie kolorowo, ani nie pasiasto, ani nie jakoś nie wiadomo jak, po prostu raczej nazwijmy to tak neutralnie, to ja lubię mieć różne dziwne fasony spodni, co pewnie już wiecie, bo mam kilka takich trochę dziwnych. I ostatnio chciałam sobie właśnie jakieś zamówić. I słuchajcie, zamówiłam, zrobiłam dwa zamówienia, ponieważ zamówiłam chyba raz swój rozmiar, czy 40. I potem zamówiłam drugą paczkę i zamówiłam w sumie te same rzeczy, tylko coś tam jeszcze dorzuciłam, chyba buty, i wzięłam rozmiar 38. No bo tam też z rozmiarami jest ciężko, bo tam wszystko znika, no bo te rzeczy są dość mocno przecenione. Co nie znaczy, że są tanie, po prostu są przecenione. I wyobraźcie sobie, że ta paczka przyszła w ciągu tygodnia, jedna i druga. Już nie pamiętam, czy ją odbierałam w paczkomacie, czy gdzie, już nie wiem. W każdym razie przyszła, chyba w paczkomacie. Przyszła jedna i druga i oczywiście przymierzyłam i słuchajcie, okazało się, że 40 totalnie za duże. Jedne były dżinsy, jedne były takie materiałowe spodnie. Za duże, 38, uwaga, za duże, za długie. W ogóle ja wyglądałam jak taki clown, bo jedne te spodnie były takie dość szerokie i słuchajcie, tragedia, w ogóle no chyba bym musiała mieć 36 z tego wynika, ale już nie zaryzykuję, dlatego że chciałam je oddać. Wysłałam to kurierem, musicie płacić za zwrot. Wysłałam kurierem, zapłaciłam 20 zł za te dwie paki, one były naprawdę ciężkie. Prawie dwie dychy, 18 chyba 99, wysłałam, słuchajcie, następnego dnia paczka była u nich. I słuchajcie, bo miałam potwierdzenie, że ktoś odebrał, w internecie sobie sprawdziłam i wyobraźcie sobie, że minęły dwa tygodnie, do nich dzwonię, a oni mówią, że mają paczki, moich paczek nie mają. Pamiętacie tą sytuację, co ginęły moje paczki w zeszłym roku, chyba dwie zginęły.
Myślałam, że padnę. Słuchajcie, one były wartości w sumie 600 zł i tak się wkurzyłam. Ja mówię, jak nie ma paczek? Przecież widzę, kto odebrał. Słuchajcie, zrobiłam taką aferę, powiedziałam, że chyba muszę magazynierów tam wymienić, bo za każdym razem, jak ja coś zamawiam, a dzieje się to z częstotliwością mniej więcej raz na rok, za każdym razem moje paczki giną. I zrobiłam taką, słuchajcie, pisałam takiego maila i dzwoniło oczywiście do mnie jakieś panie, że szukają, żebym się wstrzymała, że to, że tamto. W ogóle ten zwrot idzie bardzo długo, dlatego że one mi powiedziały, że jak ja wysłałam na początku listopada, odesłałam te paczki, to mój zwrot kasy powinien nastąpić do 20 chyba 8 listopada, więc nie wiem, jak oni to liczą. W każdym razie, no, bardzo długo. No i oczywiście do 28 listopada nie było tych paczek. I słuchajcie, po tym moim mailu i po tym moim po prostu borucie, jaką zrobiłam, bo już się, słuchajcie, tak wkurzyłam, no jak tak może być? Jak ja bym tam nie dzwoniła i się nie upominała, to oni by chyba mi tej kasy nie zwrócili w ogóle, nie wiem. Oddali mi tę kasę, napisałam, że nigdy więcej o nich nie zamówię. Oczywiście nie wiem, czy nie zamówię, bo jestem, no lubię te ubrania tam, znaczy podobają mi się, więc nie wiem, czy znowu za rok nie zachce mi się zamówić, ale słuchajcie, no takie cyrki, żeby walczyć o swoją kasę, gdyby to jeszcze było 100 zł, to podejrzewam, że aż tak bym nie była wkurzona, no ale 600 zł, ja naprawdę myślałam, że to sprawniej pójdzie, tym bardziej, że widziałam filmiki, gdzie dziewczyny zamawiają, oddają i tam się nic nie dzieje. Oczywiście u mnie musi się dziać, bo bym się musiała inaczej nazywać, żeby coś się nie działo. Także niestety znowu miałam nieprzyjemności z tym Mango Outlet i... No i tyle, no z tego nie będzie akurat zamówienia, ale mówię, no będą jakieś tam inne, o ile one dojdą oczywiście. Zamówiłam sobie i spodnie, i buty, i jakieś bluzki. Ogólnie mam sporo rzeczy jutro do oddania, więc będę jak taka baba z targu jechała, słuchajcie, z tobołami do tego Gdańska, ale nie będę jechała na pewno rano, będę jechała po prostu jakoś tam sobie później, bo... No bo nie mam potrzeby. Nie wiem, czy w niedzielę nie są sklepy czynne. Coś słyszałam, że jakieś mają być teraz do świąt niedzielę otwarte sklepy, ale nie wiem, czy już w tą. Zobaczymy. A jeszcze tylko wam powiem dwa słowa odnośnie sosu, który wczoraj robiłam. Zobacz, która to jest godzina, Boże, muszę wchodzić. Słuchajcie, ten sos zrobiłam tak, bo ja wam wczoraj mówiłam o dwóch sosach. Zrobiłam w końcu jeden, on jest przepyszny. Dałam trochę majonezu, trochę jogurtu naturalnego, troszeczkę musztardy, posypałam to curry, sól i troszeczkę pieprzu. I słuchajcie, rewelacja. Do batatów i do tych ziemniaków po prostu wow. Także trochę sobie go dorobiłam, nawet nie robiłam tego szczostkiem i tyle. Słuchajcie, uciekam, bo jest chłodno, a jeszcze jestem nieubrana, także do zobaczycha jutro. Jutro będzie, słuchajcie, światło dzienne, już nie mogę się doczekać. No cześć, witajcie w sobotę. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj obudziłam się. Patrzę, ciemno, ale słuchajcie, tak ciemno i mówię, kurczę, z racji tego, że wczoraj poszłam spać chyba po 10:00, piątek po 10:00, jakoś tak mi się spać chciało. Zresztą nie było nic takiego ciekawego do oglądania, już mi się nie chciało tych Netflixów odpalać i tych innych, więc mówię, idę spać. I myślałam, że obudziłam się po prostu o 4:00 rano, dlatego że no, jak poszłam tak szybko spać, no to by było w miarę logiczne. Słuchajcie, patrzę na zegarek, a to 7:00. Do 8:00 było ciemno, 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 nic nie było widać. Po prostu ja byłam w szoku, znaczy jeszcze jestem w szoku. Chciałam was przywitać taki piękny, słoneczny poranek, ale niestety pada, jest bardzo brzydko, ale... Wychodzę teraz na zakupy, ubrałam bluzę, na razie taką, potem się przebiorę, będę jechała do Gdańska, więc coś cieńszego ubiorę, dlatego że jak chodzę po sklepach, no to chcę mieć pod kurtką coś cieńszego, tym bardziej, że ja dużo nie przebywam na dworzu. Ja wsiadam do autobusu koło domu, wysiadam koło forum i znowu z powrotem ta sama droga, także ubiorę się na pewno lżej. Ale teraz jedę na zakupy, bo muszę parę rzeczy sobie dokupić. Ale chcę wam coś powiedzieć. Jakiś czas temu we vlogu wystąpiłam w tym golfie. Wystąpiłam. Ja ten golf, słuchajcie, kupiłam w H&M-ie, tylko teraz nie pamiętam kiedy. Rok temu? Dwa lata temu? On jest taki dość cienki i ja zawsze o nim zapominam. I odkopałam go właśnie w zeszłym tygodniu, jak go założyłam. I teraz go miałam też założonego, dlatego że ja go bardzo lubię. Słuchajcie, to jest... sweter, który składa się, sweter golf, 96% wiskoza i 4% elastan. On jest cudowny, słuchajcie, on jest tak fajny, niby cienki, ale nie dość, że ładnie wygląda, bardzo podkreśla sylwetkę, ale nie jest opięty. To jest w ogóle dla mnie mega ciekawe, jak oni to zrobili. W każdym razie, co chciałam powiedzieć? Jest nim przyjemnie, możecie na niego sweter założyć, marynarkę, możecie nic nie zakładać, albo z drugiej strony zdjąć, jak wam jest za ciepło i siedzicie sobie w czymś takim bardzo fajnym. Nie wiem, ja go bardzo lubię i postanowiłam, słuchajcie, w tym roku, on jest w ogóle teraz, tak patrzę, z serii Basic. Nie wiem, jakieś nitki mi tu wystają, ale wam pokażę. I to jest M-ka. I ja w tym roku postanowiłam kupić sobie jeszcze taki sam, czarny. I wiecie co? Zamówiłam, przyszedł wczoraj, ale... Sprawdźmy skład, bo coś tu nie gra, słuchajcie, z tym golfem. To jest
Wiskoza 95% i 5% elastan. Materiałowo jakby się zgadzało. Natomiast to nie jest ten sam golf. Słuchajcie, w ogóle ja zobaczę, z jakiej on jest serii, bo w sumie... A to jest taka seria, tu nie jest napisane Basic, więc nie wiem, czy to jest, bo to jest trochę inna metka, więc nie wiem, czy to się zmieniło od tamtego czasu, czy po prostu to jest inna faktycznie seria. Ale pierwsze co, to słuchajcie, ten golf jest krótki. Takich czarnych golfów, tych za 39 zł w H&M są chyba 3 albo 4 rodzaje. I tam jeden nawet się nazywa krótki golf, a ten jest normalny jerseyowy. I zobaczcie, jaki jerseyowy, kurde, nie dość, że krótki, to leży tak sobie, no właśnie przez to chyba, że za krótki on dobrze nie leży. I co, słuchajcie, najgorsze, to przy szyi ten golf, on jest luźny. W tym tak nie jest, w tym jest normalnie taki, wiecie, nie ściskający, ale przylegający. Tu jest w ogóle coś dziwnego, że jak sobie go tak odwiniecie, to on jest taki, tak trochę wam tu zwisa. Nienawidzę. Dla mnie, słuchajcie, golf to jest golf. Ma przylegać. Nie ma być jakiś taki, że ja się będę dusiła i nie będę mogła oddychać. Tylko po prostu ma być przylegający, albo wtedy kupuję bluzki, albo swetry, cokolwiek z jakimiś dekoltami. Po prostu nie ma niczego pośredniego. Nienawidzę takich rozwleczonych golfów. Ja wiem, że to, że dużo osób, może tak powiem, dużo dziewczyn kupuje, bo ja widzę w holach, że właśnie lubią takie luźniejsze tutaj te swetry. Ja nienawidzę, słuchajcie, po prostu nienawidzę, za to kocham golfy. I bardzo chciałam właśnie mieć ten czarny i myślałam, że już go będę miała na dzisiaj. Nie wiem czemu na dzisiaj, ale tak chciałam mieć go na dzisiaj i niestety nie wypał. Także ja chyba nie będę zamawiała, nie muszę wam mówić, że rzeczy z Black Friday nie doszły. W każdym razie ja go chyba nie będę już zamawiała, oddam, bo ja mam też kilka paczek do oddania i do HM-u i w ogóle, słuchajcie, mam zawaloną całą chatę tymi paczkami, więc ja chyba dzisiaj, jak będę w Gdańsku, zajdę sobie do HM-u i zrobię sobie zdjęcie tej metki. Ktoś do mnie pisze. Zrobię sobie zdjęcie tej metki i po prostu poszukam czegoś takiego, dlatego że no ten jest super i chciałabym taki sam, także chciałam wam to powiedzieć. Czy coś jeszcze wam chciałam powiedzieć? W sumie chyba nie, dlatego że no będę już wychodziła, która to jest teraz godzina? No 9:46, ja musiałam tak obrócić, żeby po 12 pojechać, pewnie będzie full ludzi, no bo to przed świętami. Ja się też pomyliłam, bo niedziela jest chyba następna pracująca, następna, następna i następna, w sensie trzy chyba ostatnie, niedzielę grudnia, jakoś tak, więc jutro są sklepy zamknięte, więc tak czy siak muszę dzisiaj tego Gdańska jechać, no i dobra, pojadę. Także uciekam teraz i połączę się z wami na pewno później, jak przyjadę z Gdańska pewnie, ale ja nic nie będę kupowała, także nic nie będę wam miała do pokazania, no ale chociaż połączę się i pogadamy sobie trochę. A to jest ostatnio kącik Franusi, słuchajcie. Ja ją tutaj tak zakryłam, jej klatkę, żeby jej się lepiej siedziało, jak mi nie ma, jak jestem w pracy, bo króliki lubią mieć przykrytą górę. Powinna mieć całą przykrytą, ale na taką dużą klatkę to wystarczy. Ona spokojnie tam się mieści i sobie siedzi jak w dziupli. Natomiast zobaczcie, jak ją zostawiam. Franeczko, co ty sobie znalazłaś tam za kącik dziwny? Przesunęła mi ten tunel, bo on był tam przy ścianie, ale wtedy nie mogła przechodzić i zobaczcie, gdzie się wcisnęła. O, położyła się, jak chlebek leży. Franeczko śliczna! Co ty masz tutaj za domek sobie znalazłaś? Słuchajcie, ona potrafi tak cały dzień siedzieć. Ja teraz wychodzę na zakupy i wrócę, a tak będzie siedziała tam. Boże, jakie to grzeczne. Boże, jakie to grzeczne, malutkie. Franeczka śliczna. Tak, Franeczka, taka grzeczna. Taka grzeczna królineczka. A ty twój misiu, zobacz. Zobacz. Twój misiu. Słuchajcie, ona go tak lubi, ona go liże. Ona myśli, że on jest chyba prawdziwy, nie wiem. Tak, słoneczko. Tak, piękna jesteś, piękny lewek. No i słuchajcie, znowu ciemność. Jest godzina za 5:15, ja właśnie wróciłam z Gdańska. Jest taki wiatr, że mało mi głowy nie urwało. Jeszcze siedzę w kurtce, bo zmarzłam, bo słuchajcie, jak jest wiatrzycho, to jest tak od razu zimno, jakoś tak lodowato na dworze. Jeśli chodzi o forum, tłum ludzi, tłum, gnałam przez to forum, żeby tylko poddawać te rzeczy. Trzy, byłam w trzech sklepach i słuchajcie, oddałam wszystko i pobiegłam do HM-u. Chciałam te golfy obejrzeć i słuchajcie, okazuje się, że oni w ogóle tych golfów nie mają. Trzypoziomowy HM nie ma golfów, w sensie tych cienkich, wiskozowych. Ja się pytam, czy w ogóle to jest, jak to jest w ogóle możliwe, bo to już któryś raz z kolei. Ona mówi, że to, co nie mają na sklepie, to jest jedna tam ósma tego, co jest w sklepie online. Także ja już dawno temu postanowiłam, że nie będę chodziła po sklepach, no ale dzisiaj tak jak byłam, tak sobie pomyślałam, a skoro i tak przebiegłam całe forum, to chociaż, słuchajcie, i tak miałam chwilę czasu do autobusu, to mówię, pójdę i sobie te golfy przymierzę, może jakieś inne zobaczę, może będą lepsze, bardziej tutaj przylegające. No niestety, słuchajcie, nic nie ma w tych sklepach, także
No, poszłam sobie do Rossmana i do Hebe. I słuchajcie, mam trzy rzeczy, które chcę wam pokazać. W Hebe kupiłam sobie cień z Hean. High definition. O taki. Za dużo tu nie zobaczycie, ale to nic. Ja wam jutro pokażę, bo ja się na pewno będę nim malowała. Ja go kiedyś kupowałam. To jest bardzo podobny cień, jaki był w Kobo? O, to chciałam powiedzieć. To jest taki mleczny cappuccino, zobaczcie. No zobaczcie, jutro zobaczycie. W każdym razie ja go kiedyś miałam, jak mnie ogląda się od dłuższego czasu, to ja właśnie kupowałam albo ten, albo tamten. Szczególnie on jest fajny do załamania, albo żeby pod okiem sobie tak nałożyć go delikatnie, dlatego że od razu to oko tak inaczej wygląda. Ta tęczówka jest taka wyraźna, niezależnie jaki macie kolor oczu. Ono, ten kolor jest taki dziwny, że on podkreśla pięknie każdy kolor oczu. I tak jak jutro zobaczycie, on jest taki ani ciepły, ani zimny. To jest przepiękny brąz i to jest numerek 515. Te cienie kosztują 10,99 w normalnej cenie, więc to nie jest jakaś tragedia. Kupiłam też w Hebe, nie, już w Rossmanie. W Rossmanie kupiłam dezodorant. Ja ogólnie stosuję tą sodę, o której wam kiedyś tam mówiłam, chyba w wakacje. Natomiast, znaczy generalnie ją stosuję, ale ostatnio mam takie dni, że ja, słuchajcie, nie mam siły wstać z łóżka, a co dopiero rozrabiać sodę, więc wtedy na szybko stosuję dezodorant w sztywcie. I ja mam Dove, ten różowy mój ulubiony, soft powder, ale on już mi się będzie kończył, więc wziąłam ten. Ja bardzo lubię granatowe niwa, więc w sumie ten i właśnie ten Dove to są moje dwa ulubione, aczkolwiek ten Dove mi się znudził, więc, bo on się może znudzić, bo ma taki dość taki intensywny ten zapach, więc cieszę się, że dorwałam w końcu na promocji niwa. Słuchajcie, tyle czasu czekam na tę promocję i nie było. I wziąłam ostatni, także kosztował 7,20? Jakoś tak mało. Zawsze jak jest chyba promocja na niwa, to te rzeczy są mega tanie. Hebe? W Rossmanie. Chociaż w Hebe też jak była promocja, to były tanie, ale to już mówię, dawno nie było, dlatego nie kupowałam tych dezodorantów. I słuchajcie, kupiłam coś na moją piękną choinkę w Rossmanie. Tak sobie szłam i stała taka szafa z takimi pierdołami. Ja, jak wiecie, pierdół nie lubię żadnych, ale takie coś było. Serducha, słuchajcie, drewniane. W ogóle ta choinka, mówiłam wam, że chcę dodać jej koloru i może tym nie dodam, ale drewno jest dla mnie czymś ciepłym. Także jak powieszę coś takiego, to od razu mam nadzieję, że ta choinka będzie inaczej wyglądała. Ja lubię drewniane dodatki, więc będę się starała tak robić, żeby w tym domu było jak najwięcej, tak właśnie, tak jak wam ostatnio mówiłam, brązu i drewnianych dodatków. Także zacznę od takich serduszek, ale fajne, bo to wiecie, to niby takie zawieszki, a z drugiej strony to można, to może cały rok wisieć gdziekolwiek. Zaraz je otworzymy i zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, nie wiem, czy to było w promocji, czy to normalna cena, bo za takie trzy sztuki Christmas Heart 2,99, czyli złotówka za jedno serduszko. Zobaczymy, czy to serduszko jest warte złotówki w ogóle, bo no tutaj nie widać w tym opakowaniu, znaczy nie widać. No widać, że jest ładne, ale zaraz zobacz. O, fajne! Zobaczcie. Bardzo atrakcyjne to serduszko, podoba mi się. Jeszcze taki sznureczek fajny. Ja lubię takie naturalne rzeczy. Tylko ta choinka niestety jest, słuchajcie, bardzo biedna, jeżeli chodzi o gałęzie. I nie dość, że one są giętkie bardzo, tych jest mega mało, także nie wiem. Nie wiem, czy to wypali. Chyba będą się jakieś szyszki zdjąć, żeby zawiesić te serducha, ale poczekajcie. Zaraz zobaczymy. Coś tu pokombinuję chyba, bo chciałabym jednak, żeby... O! Pięknie. Jedno serducho. Nie wiem, czy je widzicie. Widzicie, tu jest. Bardzo ładnie. Prawda, tych serduszek nie będzie dużo, bo tylko mam 9. No bo mam 3 opakowania po 3 sztuki, ale to i tak chyba będzie w ogóle cud świata, jak znajdę tyle gałęzi wolnych, dlatego że mówię, ona ma bardzo przerzucone te gałęzie, więc tego tak nie widać, ale jak zaczniecie coś wieszać, to się właśnie okazuje, że niestety, ale nie, że gałęzie są takie, wiecie, zgięte, to jeszcze tych gałęzi jest mało, także no ale co się dziwić, ona kosztowała 3 dychy, także... Słyszycie? To jest ten wiatr hula. Dobra, to ja w takim razie, słuchajcie, się rozbieram. Plan, bez plan, jak zwykle, sobota jest bez plan. Nie wiem, czy mi się coś chce, zrobię sobie zaraz chyba kawę. Tak, piłam wcześniej herbatę z pomarańczą i tam z jakimiś dodatkami, miodem. A teraz chyba zrobię sobie kawkę, wypiję jakąś małą i to będzie tyle. Zobaczę, co się będzie działo. Jak coś się będzie działo, to na pewno wam jutro o tym powiem. A teraz w ogóle Franulkę zostawiłam, słuchajcie, samą. Ona jest taka grzeczna, to jest w ogóle anioł, nie? Ja nie wiem, słuchajcie, skąd się taki królik wziął. Nie wiem, czy ją widzicie. O, ona tak siedziała, jak wyszłam. I tak siedzi teraz. Franulek! Sianko sobie je. Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, skąd ona się taka wzięła i w ogóle nie chcę zapeszać, bo jak przeważnie coś się powie, to potem, wiecie, się różnie dzieje. Natomiast ona jest po prostu
To jest anioł. To jest anioł po prostu z nieba. Naprawdę. Ona jest tak grzeczna, że ja takiego w ogóle zwierzaka nigdy nie widziałam w życiu. Bo jednak zwierzaki ogólnie psocą. Frania też ma jakieś tam gorsze dni, ale słuchajcie, królik siedzący sam w domu przez tyle godzin, nic, słuchajcie. Ona nic nie robi. Ona po prostu sobie śpi, ma wszystko, za przeproszeniem, w dupie. Dobra, idę w takim razie i do zobaczenia jutro. No dzień dobry, witajcie w niedzielę. Jakie mam w ogóle dziwne włosy, miałam coraz spięte do góry, jakoś tak dziwnie wyglądają, ale nic z nimi nie robię, ponieważ wieczorem będę robiła odrosty. Nałożę sobie mokkę brąz, to już ostatnio widzieliście, więc nie będę wam pokazywała. Efekt zawsze ten sam, bardzo ładny, więc zrobię sobie odrosty, bo miesiąc minął, także resztę włosów jednak zostawiam. Słuchajcie, wczoraj jak szłam na zakupy, w ogóle ja wam zapomniałam o tym powiedzieć, to oczywiście gapiłam się w lusterko i okazało się, że ja mam piękne, jasne, brązowe refleksy. Słuchajcie, przepięknie to wygląda, także nic nie ruszam, po prostu będę odżywiać, 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 przynajmniej taki jest plan, więc na razie będę robiła tylko odrosty. Ja w ogóle, słuchajcie, dzisiaj wstałam przed 8 i nie dlatego, że, nie wiem, coś mnie obudziło, tylko po prostu sama się obudziłam, widocznie byłam wyspana, poszłam spać chyba przed 12, jakoś tak, no, jakoś tak. I czytam książkę, ale nie od razu, bo słuchajcie, było tak ciemno, że nie mogłam w ogóle, znaczy nic nie widziałam. Także poszłam sobie zrobić kawę, bo bawiłam się z franuchą, dała mi jedzenia i suma summarum, nie wiem, chyba po 8 przyszłam tutaj do łóżka z kawą, poczytałam, aleluja. I potem, słuchajcie, wzięłam się ogólnie za co? Za śniadanie. Potem się pomalowałam, popakowałam paczki do desłania, ponieważ słuchajcie, leżą i zajmują mi miejsce, więc muszę zrobić porządek z tym, znaczy już zrobiłam w zasadzie, tylko muszę je wynieść do żabki, ale to jutro, bo ostatnio w niedzielę poszłam, to nie przyjęli tych paczek, bo jakby tam system nie działał, więc bez sensu, tym bardziej, że idę dalej, to nie będę ich teraz tachała. I co jeszcze robiłam? Oglądałam jakieś vlogmasy, a i mam pędzle, także słuchajcie, ogólnie chciałam wam jeszcze jeden filmik nagrać, ponieważ mam taką pozytywną energię dzisiaj, tak dużo tej energii. I tak pomyślałam sobie, że nagram wam jeszcze inny filmik, który chcę wrzucić jeszcze w tym miesiącu, ale słuchajcie, jest dalej ciemno. Ja siedzę teraz przy oknie, więc tego nie widzicie, ale jak tylko chcę się odsunąć kawałek dalej, bo tego wymaga ten filmik, to niestety nic nie widać. Tym bardziej, że muszę zrobić przebitki na podłodze. Słuchajcie, ciemno jak nie powiem gdzie. Nawet jak zapalę lampę, ja słuchajcie, nienawidzę tej lampy sztucznej. Po prostu to światło jest dla mnie tak widoczne, zawsze na filmikach dziewczyn widzę to sztuczne światło i ono mnie denerwuje. Ono jest niby naturalne, ale takie nie do końca naturalne. I czasami jak gdzieś tam się tylko człowiek doświetla, to okej, tego nie widać. Ale jak czasami takie dwie lampy na kogoś świecą, i dwie, jedna, trzy, obojętnie ile, to jest tak widoczne i to tak nieładnie wygląda. Ja wiem, że to jest normalne, no bo jest ciemno, no to jak nagrywać? Ale ja będę się starała tak robić, żeby unikać tego. I nie wiem, kiedy ten filmik wam nagram. Chyba w kwietniu, jak będzie wiosna i będzie normalne światło. Także, no nie, no śmieję się. No może uda mi się w następnym tygodniu, bo dzisiaj raczej, no nie wydaje mi się. Poza tym franucha mi tak przeszkadza. Słuchajcie, ta przylepa, chodzi ze mną cały czas i rozkładałam coś na podłodze, a ona cały czas to nosem przesuwała, po prostu, Jezu, ja wam kiedyś mówiłam, że ona nawet chodzi siku ze mną, więc ona jest po prostu, aż mnie zdenerwowała w pewnym momencie i musiałam na nią krzyknąć, ale oczywiście wiecie co ona sobie z tego robi, nie? Ucieknie, a za chwilę przychodzi znowu, także woda wie, że ja jej nic nie zrobię, tylko po prostu czasami muszę normalnie, bo ją bym udusiła. Także no, to tyle, słuchajcie. Także będę się z wami żegnała. Nie wiem, znowu ile mam materiału, znowu się zgubiłam w tym wszystkim, bo nagrywam od poniedziałku chyba. Po trochu i teraz nie wiem, ile tego mam. Więc idę sobie, zmontuję ten filmik od razu jeszcze zanim wyjdę z domu, a jest chyba przed 12. Także zmontuję i... I tyle. Jeszcze obejrzę jakieś vlogmasy. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie i serdecznie zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, cześć!